Siemano, witam was Spider z Lam Games TV w kolejnym odcinku z serii 8 Bitmania, a dzisiaj wam zaprezentuję cudowną gierkę, czyli kolejną część Żółwie Ninja. Dlaczego znowu Żółwie Ninja? Dlatego, że Żółwie Ninja są zajebiste, zawsze były i zawsze będą. Wersja na NES-a, bo to będzie część trzecia, The Manhattan Project, jest uboga może graficznie w porównaniu z wersją arkadową, bo to wyszło też na arkady, wiecie, te maszyny jakie chodzisz te drążki, pach, 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 i tam jest graficznie naprawdę kocursko. Tutaj jest gorzej, ale wiecie, no to walory techniczne konsoli nie pozwalały na to. Ja oczywiście wybrałem Michelangelo, jak zawsze, w każdej części Turtlesów. Także tutaj się wkręcamy trochę w temacik, leci sobie, no, pokaz slajdów z napisami, nazwijmy to umownie, ale wiecie co my zrobimy? My ominiemy chyba ten April O'Neila. I zawsze w tym żółtym płaszczyku była, zawsze, zawsze. W ogóle oglądacie tę nową serię Żółwi Ninja na Nickelodeon, co o niej sądzicie? Bo jest trochę tam powrotu do korzeni, zdecydowanie jest to lepsze od serii, która leciała na Jetixie czy Fox Kids jeszcze wcześniej. No takie moje zdanie, najlepsze i tak jest ta klasyczna, co leciała na dwójce. Patrzcie, co się stało z Manhattanem. Co ten Shredder? O nie, jeszcze April porwie. No dobrze, no spoko, spoko, my tu załatwimy, ja tu zaraz wbijam, ja tu robię rozpierdziel i zaraz zniszczymy Shreddera, ja mam batę. Ach, ja już żółwie wkurzone. To były czasy, gdy leciała stara seria Żółwi Ninja na dwójce. Niestety niektóre rzeczy nie powrócą. No jemy tu bajki, ja tu sprawdzę szybko konfigę guzików. No co tu sprawdzać, jak to wiadomo, tylko sobie analoga włącz. Większy las będzie. No i gincie. No ale na arkadzie jest lepsza grafika. Żółwie Ninja, tak, ta gra się nie zmieniła od drugiej części, bo pierwsza wyglądała jeszcze inaczej, ale to kiedyś wam pokażę. I to aż do części na SNES-a czy Sega Genesis, które możecie zobaczyć na kanale w serii 16 Bitmania. Nic się nie zmieniła, w każdej chodzi o to samo, zabijamy tych samych przeciwników. Ojej, piachem dostałem poczach, ale czemu to jest fajne? Bo wszystkie są gry fajne, gdzie idziemy w prawo albo w lewo i musimy się tłuc. I właśnie gra pierwotnie powstała na te maszyny arkadowe, by potem uderzyć w NES-y. I wyszło im to owoce. Ja to miałem kartridż na Pegasusa tej części, drugiej chyba też, albo od kogoś pożyczałem. Wiem, że któraś coś tam było. Najgorsza jest jedynka, bo jedynka wygląda zupełnie inaczej i się w nią gra po prostu do dupa. Tutaj już jest fajnie to wszystko wykonane. No i zgodnie z tradycją oczywiście można napierdzielać w to na dwóch, co na dwóch daje o wiele większą frajdę, jak przy każdej zresztą grze. I o co chodzi w Turtlesach? No musimy sobie niszczyć tych niby ninja, co wyglądają jak ninja, bo wyobraźcie to sobie, że to są ninja. Musimy ich sobie niszczyć. Na końcu każdego etapu oczywiście mamy bossa, którego trzeba rozwalić. I tak właśnie prezentuje się cała gra. Chodzimy, siekamy, rozwalamy i wszyscy są zadowoleni. Tylko że kurde, no na jednego playera to znaczy, ja zawsze lamię w każdej grze, ale na jednego playera to już zupełnie. Dobra, o, zaraz powinna być jakaś fajna akcja. Nie będzie, żartowałem. Tutaj to z ziemi sobie wyskoczył. W ogóle ci ninja tak się kamuflują tutaj z tym piaskiem na plaży, że ja ich prawie że nie widzę. Dobry kamuflaż, żeby dostaje baty i nie ginie. Przydałaby się jakaś pizza, to by się trochę życie podreperowało i by było lepiej. Zaraz ja tu sobie jakiegoś kobosa dam. Fu. Jakoś... O, widzieliście? Fu. Trzeba mieć dużo cierpliwości do tej gry, bo naprawdę chodzi się wolno, przeciwników jest sporo i jeden player się nabęczą. I teraz skakujemy tu na górę, albo jeszcze nie, o, i select wciskamy i... Nie chcę innego, ja chcę tylko Majka. Chociaż mogę wam pokazać inną postać, ale pewnie zginę jeszcze nie raz. O, i teraz sobie idziemy po molo. O, tu będzie fajna akcja, patrzcie. Myślicie, że te napisy bitch są po co? Tam ktoś... A zresztą, zaraz zobaczycie, nie będę spoilerował. Patrzcie na... A, jeszcze tych typów. Kurde. A, teraz będzie, pa. Nie, jeszcze. O, teraz, patrzcie. Epic.
I to jest właśnie fajne w tych starych grach, że to były takie elementy zaskoczenia, niby głupie, bo teraz jakby ktoś zobaczył to w odświeżonej wersji graficznej i by typ zleciał ze znaku, to by się uśmiał. A kiedyś to robiło wrażenie, typ bierze i zeskakuje ze znaku i zrzuca znak na nas. To jest piękna sprawa. Piękna rzecz. Także Turtlesy zawsze na propsie, każda część prócz pierwszej jest naprawdę przegenialna i aż po prostu nie wiem co powiedzieć, zajebistość bije z tej gry z daleka, oj tu oj znowu typy wyszły, uważajcie żeby nie wpadać w te dziury, bo wtedy się trochę HP traci. Gdzieś tu niedługo będzie bossu. Ja to pamiętam. O. Tych dziur nastawiali tutaj, kurde. Negusy myślą, że tu mi się uda przejść, no to bo się uda, no. Tylko, że z opóźnieniem może się zostać. Nie duś mnie, no nie duś mnie, zostaw. Kurde. Znowu się kończy życie, Wiele ich to, o właśnie o tym mówiłem, do tego dążyłem. Dobra, to ja wam pokażę może jeszcze Dona, bo Don to ma długiego kija Bo. Nie, że ma kija Bo coś, tylko Bo, taka nazwa kija. Bo Don też jest spoko. Kiedyś grałem dużo Donę, potem zacząłem lubić Mikey Angela i tak stało. I kto to jest? No właśnie. No. Ten nosorożec, nie? On się jakoś nazywał, miał jakąś dobrą nazwę. Borino to był w tym, w Spider-Manie. No. Właśnie z bossami jest najgorzej, że ich trzeba zawsze na patencie, a nigdy tych patentów nie znam. I zawsze idę na pałę, tak naprawdę powiedziawszy. No, nie bij mnie. Kurde. Z bossami to nie ma żartu. W tej części już chyba migają, jak się... Tak, bo w drugiej jeszcze nie migali, jak im było źle. I to był właśnie problem z rozwalaniem bossa, bo prałeś go prałeś, jak nie widziałeś, kiedy on zdechnie. No, to jeszcze wam pokażę jakąś kolejną postać, póki mam życia. Leonardo. Leonardo sobie biega z dwoma katanami. Bo to jest prawdziwy ninja, the true ninja. I teraz będziemy się śmigać na tym, na windsurfingu. Raczej to wygląda jak kawałek deski po prostu na morzu, ale jest przyjemne. I każdy żółw ninja ma oczywiście deskę w kolorze swoich opasek. To jest dopiero dobry klimat. Bierzemy siekamy. No i właśnie zróżnicowanie map. To jest duży atut tej gry, gdyż nie chodzimy cały czas po jednej mapie, że cały czas po powierzchni, tylko właśnie mamy jak tutaj, to jeżdżenie na tych deskach pierdzielonych. W ogóle fajne jest to, że podskakuje mata deska i tak jest nad nami. Wiecie co ja patrzę, o już deska i tak jest nad nami. To jest śmiesznie zrobione. Ale gra jest stricte zręcznościowa, bo tutaj nie ma czasu na opierdzielanie się. To nie jest żadne tam... No nie, Mario też było niby zręcznościowe. Tak, dalej jeszcze chory jest. I Mario właśnie też było zręcznościowe, ale nie aż tak. Tutaj to się trzeba naprawdę namęczyć. No już jest kasie i piąteczka. I siódemeczka. Skąd te ninja tam pod tą wodą? Jak oni tam wytrzymują? Nie mają nigdy żadnych tych z tlenem, wiecie, tych butelek, no nie? Kurde, jeszcze gówna elektryczne skaczą, no ciężko się robi, ciężko się robi w tej grze. Ciężko się robi w żółwiach ninja, jak to w ogóle brzmi? W ogóle, kurde... No właśnie, we dwóch by było prosi. Chyba zacznę organizować akcję, że będziemy grać, po prostu będę grał z kimś na multi przez to i podczas nagrywania, bo będzie o wiele prościej. Ale zobaczymy, nic nie obiecuję, jak na razie daję sobie... Dawałem sobie radę sam. Ostatnie życie, a wybrałem dla was jeszcze Rafaela, żeby się zażyje, on tam ma dwa szczylety. A, widzieliście jak zakręcił sobie? Robocop w drugiej części w grze na NES-a też tak robi. To jest najfajniejsze w ogóle w tej grze, jak okręci tym, bo cała gra się. No, są typy. No podbij tu na bajerkę któryś.
Nie, Rafa zawsze najmniej osób brało. Rafaela zawsze najmniej osób brało, bo ta jego broń jest krótka. Chociaż nie ma różnicy, bo wszystkie i tak walą tak samo. Ale Rafaela broń jest krótka. I nikt nie chciał grać Rafaelem, bo kurde, kto chodzi ze sztyletami? To jest pedalskie, wiecie o co chodzi. Lepiej sobie śmigać z kataną albo z Nunchaku. O, a to co to za te? No nie zabijajcie mnie, zostaw, A we dwóch by było łatwiej, jeden by wziął jednego, drugi by wziął drugiego, o. A tak żadnej pizzy jeszcze nie było w tym etapie, ani w tamtym. Zastanawiająca kwestia. Zastanawiam się nad tym. Dobra. A jesteśmy na stateczku. Ale mamy mało życia, także zaraz zobaczymy, tu będzie ktoś. W takich miejscach zawsze jest ktoś. Aha, zbyła. O. No, mówiłem, że ktoś wyskoczy. To jest więcej niż pewne, takie miejsca są stworzone do tego, żeby ktoś wyskoczył. No kurde. Kto tu postawił to? Ja pierdzielę. Pogrom jakiś, masakra. Game over, no cóż, starałem się bardzo, ale i tak nam się udało dojść do trzeciego aż etapu. Także to było Teenage Mutant Ninja Turtles 3 The Manhattan Project. A wy się trzymajcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!